What kind of man whistles the Old Spice tune? He's my daddy. My practically perfect husband. You can count on him. He's the captain of my ship. He's a friend. The Old Spice man, a man's man. Clean, refreshing Old Spice. It's the favorite scent of the American man, and he'll never change his tune. And I love him for it. Old Spice. Witajcie moi drodzy, witam was na noworocznym goleniu, na które wybrałem bardzo wyjątkowe produkty. No bo skoro mamy początek 2024 roku, myślę, że to dobry moment, by użyć takich produktów, które widzieliście przed chwilką zapewne na miniaturce mojego golenia. No i tutaj wybrałem naprawdę bardzo szczególne produkty, które przede wszystkim kojarzą mi się z moim dziadkiem. Ja zawsze powtarzam, że mój dziadek to był tak zwany team klasyka. On używał w swoich goleniach czy to warsa, czy sztyftu, który Wam miałem okazję w tym roku pokazywać do golenia, ale przede wszystkim używał jednej bardzo symbolicznej wody, którą ja jako dzieciak pamiętam na półce u niego, która stała obok warsa, obok Przemysławki, obok prastarej jeszcze w tym koszyczku. No stała taka bardzo charakterystyczna butelka kremowa, która jest tutaj zamknięta w tym oto czerwonym kartoniku. Konkretnie chodzi mi o klasycznego Old Spice'a. Myślę, że w świecie tradycyjnego golenia nie ma nic bardziej rozpoznawalnego, jeśli chodzi o produkty do golenia, jak właśnie Old Spice. Nie da się ukryć, że Old Spice i kiedyś, i dzisiaj nadal prowadzi swą bardzo taką, powiedziałbym, odważną, ale także bardzo zmasowaną taką kampanię reklamową, byśmy przypadkiem, wybierając się do drogerii, nie zapomnieli wybrać właśnie Old Spice'a. I fajnie, choć reklamy obecne dzisiaj są troszeczkę, powiedziałbym, mi się osobiście nie podobają. Ja mam sentyment do tych, które widzieliście choćby z początku mojego filmu i pewnie zobaczycie, mam nadzieję taką, że wytrzymacie do końca i zobaczycie, na samym końcu zamieściłem również taką klasyczną reklamę Old Spice'a, którą ja bym chciał widzieć. No ale tak, dzisiaj golenie z Old Spice'em, więc może najpierw, zanim rozpłynę się tutaj rozmawiając na temat samego Old Spice'a, pokażę Wam, czym się będę golił. A wybrałem dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo, że tak powiem, smaczki goleniowe, które ja osobiście bardzo uwielbiam, które jakoś kolorami i pochodzeniem swoim, ale także rocznikiem nawiązują tutaj do Old Spice'a. Mam chociaż taką nadzieję. Więc może zaczniemy od maszynki. Maszynkę, którą dzisiaj wybrałem do golenia, jest to maszynka produkcji brytyjskiej z 1958 roku. Jest to Gillette Tech, konkretnie model numer 45. Ja ją nazywam tak zwanym Blue Case, ponieważ Gillette Tech wychodził, już Wam pokazuję, u mnie udało mi się znaleźć właśnie Gilletta Techa numer 45 właśnie w takim oto niebieskim metalowym pojemniczku, pudełeczku, powiedziałbym dosłownie pudełeczku, bo jest ono bardzo filigranowe. Jest to maszynka trzyczęściowa, wykonana z mosiądzu, dość ciężka i przede wszystkim te brytyjskie Gilletty Techy naprawdę są, no myślę, takimi once in a lifetime. Jeśli ktoś spróbował Gilletta Techa, właśnie tego brytyjskiego, no to myślę, że tutaj zasmakował naprawdę bardzo fajnej wyjątkowości golenia. Przede wszystkim maszynka z tych łagodnych, ale z tym pazurem, który ja właśnie bardzo sobie, tak powiem, lubię i lubię tego używać. Do tych żyletek włożyłem również żyletki, które są dla mnie bardzo przyjemnymi w goleniu, czyli Astra zielone. Do golenia użyję tutaj kolorystycznie pasującego
pędzla oczywiście ze stajni Semog. Jest to Semog 1438 w takim kolorze właśnie nawiązującym do Old Spice'a, czyli krwista stopa oraz ta malowana tutaj oraz taka powiedziałbym kremowa rączka. Włosie ekstra, jest to oczywiście pędzel z dzika. Jest to przede wszystkim pędzel, który ma 50 mm włosia, czyli jest takim idealnym, i 21 mm w knocie tego splotu. I jest on, powiedziałbym, takim idealnym wyborem, powiedziałbym, do wyrabiania czy to z kremów do golenia piany, czy też z mydeł do golenia. A do samego dzisiaj wyrabiania piany użyję coś, czego jeszcze nie było na moim kanale, a jest to tygielek oryginalny właśnie z Old Spice'a, w którym będę budował pianę. Załadowałem tutaj twarde mydło, oczywiście nie Old Spice'a, nie posiadam, nie mam takiego szczęścia jak niektórzy golący się na YouTubie, którzy posiadają tutaj oryginalny refil, co jest moim, że tak powiem, golitkowym marzeniem, które się pewnie może kiedyś spełni, a może nie, i będę musiał się zadowolić chociaż takim oto, powiedziałbym, w mojej kolekcji rarytasem. Jak widzimy, jest to bardzo subtelna elegancja, czyli kubek z uchem, praktyczna przede wszystkim, z napisem Old Spice. Tutaj widzimy amerykański żaglowiec. Jest to naprawdę przepiękny kawałek historii goleniowej. Mój kubek pochodzi z serii Schulton, tak on się nazywa, i był produkowany w Belgii. Jest to ostatnia seria kubków, które były produkowane właśnie przez Old Spice'a dla nas golących się. No i po goleniu użyję przede wszystkim wody po goleniu, która się tutaj znajduje. Wybrałem szczególnie tę wodę, którą już kiedyś pokazywałem Wam, wodę kolońską, którą również posiadam w swojej kolekcji, ale do tego, że tak powiem, do tej bardzo szczególnej wody przejdziemy już po samym goleniu. A teraz myślę, dajmy chwilę tutaj historii na temat Old Spice'a, co udało mi się znaleźć na temat samego Old Spice'a, choć informacji jest wiele różnych, wiele sprzecznych, to wyłuskałem te najważniejsze. Posłuchajcie, wczesne początki. W połowie lat 30. XX wieku niejaki William Lightfoot Schultz otworzył swoją firmę kosmetyczną w Nowym Jorku. W 1938 roku wypuścił na rynek swój pierwszy ważny produkt. Co ciekawa, była to linia kosmetyków dla kobiet. Nazywała się Early American Old Spice. Schultz postanowił podbić rynek, sięgając do tradycji i historii. Kiedy wszyscy producenci prześcigali się w tworzeniu coraz bardziej nowoczesnych, pstrokatych opakowań, on zdecydował się na prostotę w stylu retro. Stworzył opakowania, które swoim wyglądem nawiązywały do dawnych, prostych i spokojnych opakowań oraz butelek. Sam zapach kosmetyku był natomiast mieszanką kwiatów, przypraw i ziół kojarzących się z kuchnią matki. Również sama nazwa wskazywała na korzenno-przyprawowe pochodzenie. Jak się okazało, Early American Old Spice stał się natychmiastowym sukcesem komercyjnym. Już w trzecim roku sprzedaży przychody firmy liczono w milionach dolarów. To oczywiście skłoniło Schulza do rozwinięcia oferty o produkty dla mężczyzn. Pewnie nawet do głowy mu nie przyszło, jak bardzo zmieni to wizerunek marki. Najbardziej męska z wód po goleniu. Tak mówi o swoim produkcie właśnie Schulz w swoich reklamach. Z męskim wydaniem Old Spice'a Schulz miał również sporo wyczucia. Pierwsze produkty wprowadził na rynek już w 1938 roku. Nadal odwoływał się do historii i tradycji, jak również do klasycznej męskości. Kobieca seria ozdobiona była prostymi kwiatami i zakochanymi parami. Męska linia zyskała natomiast statek, i to nie byle jaki. Była to trzymasztowa fregata, najprawdopodobniej podobizna żaglowca Grand Turk, zwodowanego w 1781 roku. Do dzisiaj nawiązanie do dalekich męskich podróży takimi statkami porusza wyobraźnię i z pewnością przyciąga oko kupującego. Marka szybko wyczuła ten potencjał i często odwoływała się do klasycznej męskości. Jej reklamy były kierowane do ojców, strażaków, podróżników, farmerów czy wojskowych.
To też dzięki mobilności tych żołnierzy, zwłaszcza podczas II wojny światowej, Old Spice zyskał popularność poza granicami USA. Kiedy amerykańscy wojskowi przybywali do innych krajów, często znacznie biedniejszych, lokalni mężczyźni zaczynali kojarzyć zapach tej wody z luksusem i lepszym światem. Prawdopodobnie stąd właśnie wzięła się niegdysiejsza moda na Old Spice w Polsce. Z czasem oferta marki dla mężczyzn bardzo się rozwinęła. Dostępna była nie tylko woda po goleniu, ale też talk na skaleczenia, mydło do golenia w stylowym kubku, który widzieliście tutaj przed chwilką, krem do golenia w tubce i mydło kąpielowe. Później zaczęły pojawiać się wariacje na te tematy, ale też można już zaobserwować w większości drogerii. Różnorodność nie zmieni jednak faktu, że najważniejszym produktem, przynajmniej z perspektywy wizerunku marki, jest woda kolońska oraz woda po goleniu Old Spice Classic. Twórcą kompozycji zapachowej jest Albert Hock. Nutami głowy są gałka muszkatołowa, anyż gwiazdkowaty, aldehydy, pomarańcza i cytryna. Nutami serca są cynamon, goździk, papryczka, pimento, geranium, heliotrop i jaśmin. Nutami bazy to benzoes, wanilia, piżmo, fasola tonka, cedr oraz ambra. Teraz na kubku, na którym Wam pokazywałem tą trzymasztową, ten trzymasztowy frachtowiec, o którym mowa tutaj w opisie, jest to Ship Recovery Salem. Tak on się nazywał. Tutaj każdy, wiem, że na tych kubkach bywało tak, że są one chronologicznie, że tak powiem, kolekcjonowane i na każdym z nich występuje inny statek, inny żaglowiec. Na wodzie po goleniu jest jacht żaglowy Friendship Sloop. Obecna kolońska to żaglowiec Friendship, czyli te obecne dzisiaj kolońskie wody mają ten oto stateczek, jest nazywany żaglowcem Friendship. Więc tak to wygląda z perspektywy samego opisu. Więc myślę, że to dobry moment, żeby teraz już zabrać się za samogolenie, bo się, że tak powiem, rozgadałem, więc kubek Old Spice'a w dłoń z mydłem. Z mydłem tajemnicą, niech to będzie dla Was tajemnica, albo może też początek takiego, powiedziałbym, dwuodcinkowego konkursu, który Wam proponuję. Piszcie w komentarzach, jakiego mydła użyłem tutaj właśnie dzisiaj do golenia. Może ktoś z Was zgadnie, ma bardzo czujne oko i będzie w stanie, że tak powiem, od razu odgadnąć, jakiego mydła używam. Myślę, że nie będzie to trudne do wygrania. Oczywiście masa satysfakcji i bycia tym pierwszym odgadnięcia, że tak powiem, czego dzisiaj będę używał, jakiego mydła. Więc ja zwilżam twarz. Oczywiście zalewam owe mydło do golenia ciepłą, niegorącą wodą, tutaj prosto z kranu. Pozostawiam je dosłownie na chwilę, by sobie naciągnęło. Więc tak, żyletka założona, pędzel. Schodzę na dół z kamerą. Pędzel, zobaczcie, prezentuje się w ten sposób. Włosie ekstra, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny, przyjemny pędzel. Więc teraz po chwili wylewam oczywiście na dłoń i będę traktował tą wodę jako tak zwany pre-shave. Więc myślę, że w oku kamery bardzo dobrze widać, czego dzisiaj będę używał. Więc pędzel w dłoń. Zamaczam pędzel, same końcówki oczywiście do wysokości tego
I nabijam. Nabijam solidnie, skoro ma być to golenie naprawdę bardzo przyjemne, no to niech takim będzie. Kilka ruchów pędzlem, zobaczcie, i piana wręcz wydostaje się tutaj z tego przepięknego kubka Old Spice'a. Tutaj myślę, że to w zupełności wystarczy. Ceramiczny kubek oczywiście, jak widzicie, wykonany z porcelany. Bardzo ładnie zachowany od tamtych czasów, więc odstawiam go do następnego golenia. Zbliżam jeszcze raz twarz. Ok. I wędruję do góry. Z kamerą. Dobrze. No to czas. Powyrabiać tego cichego bohatera dzisiejszego odcinka. Widzę, że od razu potrzeba wody. Widzicie, piana tworzy się, można by powiedzieć, ekspresowo. Pędzel w swej prostocie, powiedziałbym, genialny, bardzo ładny, wytwarzający naprawdę bez problemu bardzo duże ilości gęstej śmietanowej piany z tego mydła. Więc czas zamoczyć maszynę Gilleta pod wodą z zamontowaną żyletką Astra zieloną i przejść do noworocznego golenia. Pędzel bardzo przyjemny, Włosie Extra jest w moim odczuciu tutaj bardzo przyjemny. Ja miałem z nim już styczność w przypadku modelu 620 i muszę tutaj przyznać, że są to naprawdę bardzo przyzwoite pędzle, lecz posiadające bardzo przyjemny, powiedziałbym, backbone, czyli to podparcie, przez co
wyrabianie piany jest naprawdę bezproblemowe. Właśnie nawet na takich mydłach potrójnie mielonych. Samo używanie tej maszynki to jak powrót, powiedziałbym, w przeszłość, w te najlepsze czasy golenia tradycyjnego. Naprawdę maszyna właśnie z lat, maszynki z lat 50., 60., nawet 70. wytwarzane przez Gillette właśnie w Wielkiej Brytanii, to były małe arcydzieła. Czy to w wersji właśnie takiej, jak tutaj widzicie, której używam, czy też te ball end zakończone taką kuleczką, którą też posiadam w swojej kolekcji, nieraz była na moim kanale. Maszynka przede wszystkim posiadająca ten charakterystyczny pazur podczas golenia. Ona ma właśnie to, że czuć ostrze na skórze. Zobaczcie, jeszcze piany w samym pędzlu, naprawdę. Naprawdę, cała masa, więc... Wypłuczę od razu pędzel. Mam taki nawyk właśnie, że od razu wypłukuję. Wyciskam, zobaczcie, i pędzel gotowy. Pójdzie oczywiście na stojak, by do góry. Do góry dnem się suszył, czyli włosiem w dół. Oczywiście jabłko Adama polecam zawsze na przełyku. Więc czas teraz na lodowatą wodę prosto z sieci. Oczywiście piana w uszach,
w nosie. To jest jednak nieodłączny element golenia się na mokro. Więc cóż, sam pędzel muszę przyznać, że naprawdę bardzo przyjemne, włosie ekstra, bardzo fajne, troszeczkę bardziej takie, powiedziałbym, peelingująco, z takim podparciem, więc ono dla tych wszystkich, którzy lubią naprawdę używać takich pędzli, które nie są mopami, no to tutaj mogę zdecydowanie polecić. Naprawdę bardzo miły masaż na twarzy. Przede wszystkim bardzo dobrze wyrabiają pianę, czy to z kremów, czy też z twardych mydeł do golenia. Gillette Tech, zobaczcie, dzisiaj będzie oczywiście wyczyszczony, elegancko schowany do pudełka. No to teraz czas na main event, Old Spice. Old Spice, jak sam o sobie mówi, jeśli twój dziadek by tego nie posiadał, to ciebie prawdopodobnie by nie było na świecie. Także tutaj, gdyby tego nie używał, tak? Gdyby nie używał, no bo jest to zapach naszych dziadków, jakby nie było. Tutaj napisano też, że zawsze ochlap swoją twarz oraz szyję po goleniu, czy też po prysznicu, lub wtedy, kiedy chcesz poczuć się odświeżonym i zrelaksowanym. Więc czas wyciągnąć tego klasyka. Oczywiście na opakowaniu mowa, że 1938. Tutaj widać, mam nadzieję, skład. Jest to woda w bazie alkoholowej, więc posiadająca oczywiście 188 ml pojemności i wyróżniająca się tym, że jest to przede wszystkim Old Spice na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady. I tutaj muszę się zatrzymać. Sam Old Spice produkowany na nasz rynek, na nasz, powiedziałbym, polski w cudzysłowie rynek, nie ma nic wspólnego z Old Spice'em właśnie stamtąd. Tamtejszy Old Spice, czy to woda kolońska, czy też woda po goleniu, zachowały ten stary, dobry charakter właśnie zapachu starych przypraw, jak sama nazwa wskazuje, czyli tej gałki muszkatołowej, cynamonu, gwiazdki. Ale przede wszystkim, co ja kocham w tym Old Spice, to, że daje on potężne odświeżenie, ponieważ tutaj te zapachy przypraw, które są podbite właśnie drzewem cedrowym, o którym czytałem, bardzo fajnie komponują się ze sobą. No, nie bez powodu jest to klasyk od 1938 roku, ale co przede wszystkim skradło moje serducho, to, że po nałożeniu ten zapach naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zmienia się, ewoluuje i ma taką nutkę cytrusów, czyli pomarańczy i limonki, które teraz w tym momencie zaczynają dawać o sobie znać. Więc jeśli chcecie spróbować prawdziwej klasyki, to polecam naprawdę poszukać. Jest dostępny na Allegro, jeśli się nie mylę, w sklepie American Drugstore. Można u nas zamówić, jest to koszt około 100 zł. Lub tak jak ja, zakupić tutaj z drugiej ręki od marynarza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który przywiózł mi bezpośrednio z Walmartu z USA. Więc tutaj zapach, tak, to jest zdecydowanie Old Spice, którego ja kojarzę, którego używał mój dziadek, który ma właśnie taki potencjał właśnie tych przypraw, które powinny dawać o sobie znać tutaj w Old Spice. Naprawdę te, które są dostępne u nas na rynku, w naszych drogeriach, no niestety nie oddają tego klimatu. Jest on bardziej ugrzeczniony, bardziej taki, powiedziałbym, mdły, jakiś taki no nie mający tego charakteru, który jest zawarty tutaj, choć to nie jest też oczywiście ten, który był kiedyś. Ten, który był kiedyś, będę miał szansę wam już pokazać w następnym goleniu, bo jest on tutaj schowany w postaci gotowego prezentu. Tak, posiadam wodę po goleniu jeszcze produkowaną przez markę Schulto na nasz rodzimy rynek.
jest to edycja, powiedziałbym, z lat 90. Udało mi się upolować w nienaruszonym stanie. Rozpakuję ją z Wami już w następnym odcinku, byście sobie mogli zobaczyć. No i tymczasem przede wszystkim będę się starał ocenić to, jaką intensywność ma ten, powiedzmy, pochodzący, produkowany, jest dzisiaj w Kanadzie, w Toronto, ale przede wszystkim jaką intensywność ma ten, a jaką ma ten sprzed lat, czyli czy ten przede wszystkim zachował charakter tego starego Old Spice'a, więc mi nie pozostaje nic, jak tylko jeszcze psiknąć się dodatkowo kolońską i mogę rozkoszować się naprawdę przyjemnym aromatem starego, dobrego Old Spice'a. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w kolejnym właśnie odcinku z tych przygód moich z Old Spice'em, podzielenia się moimi wrażeniami. Także dzięki za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i do następnego. Cześć! All you gotta do is smell the morning, splash on Old Spice. Now you're moving, isn't it nice? Up and at 'em, don't think twice. Pour out a handful, splash on Old Spice. Nobody sends more guys out there alive and awake than unmistakably masculine Old Spice. Now you're moving, don't think twice. Splash on the feeling, splash on Old Spice.